Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek Pęczek, a dzisiaj, tak jak Wam obiecywałem na Instagramie, podcast o treści marki osobistej, albo generalnie cały temat związany z marką osobistą. A gdzie marka osobista może się zaczynać? Co potrzebujemy, żeby dobrze działać? Albo jakie strategie powinniśmy obierać, żeby stworzyć silną markę? Jak stworzyć na przykład identyfikację wizualną naszej marki? No i to wszystko w marketingu, który nie jest z lat 70., tylko w naszych nowoczesnych, nowożytnych czasach, w których właśnie się owijamy. Do tego będzie jakieś delikatnie case studies i prawdopodobnie na tym zakończymy pierwszą część. Także Was zapraszam do odsłuchu. Tak więc generalnie wszyscy wiemy, że tworzenie marki to nie jest łatwa sprawa. Ale kiedy zadamy sobie pytanie, gdzie ta marka się zaczyna, to odpowiemy sobie, że prawdopodobnie w głowie. W głowie konsumenta, a do zbudowania tego wszystkiego jest pomyślnie założona nam strategia, przemyślana strategia. No bo na medycynie czy gdziekolwiek znają się wszyscy. A na polityce znają się wszyscy i na marketingu również znają się wszyscy, dlatego większość biznesów upada, świetnych biznesów upada oczywiście na samym początku, tak? Po prostu właściciele nie wiedzą o tym, albo w ogóle zapominamy o tym, że pomijamy rzeczy, które powinniśmy robić obowiązkowo i obowiązkowo powinniśmy zwrócić uwagę na te rzeczy, budując swoją firmę. Są osoby, które opisują to w książkach, są osoby, które kompletnie omijają ten temat i budują po prostu swoje firmy, nie mówiąc o tym ani słowa. Ale wyciągnąłem wnioski na kilku podstawach, na kilku biznesach, na kilku wieloletnich praktykantach marketingu. No i do tego dorzuciłem aktualne dane, aktualną wiedzę. No nie chciałbym mówić, że na światowym poziomie, ale prawdopodobnie jeżeli dobrze wykorzystamy to wszystko i złożymy to w całość, to jak najbardziej możemy tak to określić. Możemy tutaj wykreślić sobie nasze ważne kwestie. Jeżeli jesteś na przykład właścicielem firmy albo jakimś pracownikiem marketingu albo, nie wiem, specjalistą do spraw PR-u, powinniśmy znać te kwestie, które właśnie będę tutaj owijać w naszą wstążkę i w prezencie za darmo w tym podcaście po prostu Wam to wytoczę, pokażę, otworzę ten prezencik. Tak więc zaczynajmy. Bez tabeli, bez wzorów, bez skomplikowanych treści. No ale cóż, możemy po prostu bawić się tą treścią. Jeżeli ten podcast spodoba się Tobie albo wyciągniesz z niego super wnioski, masz na przykład znajomego, który prowadzi firmę, mniejszą, większą, to fajnie byłoby, gdybyś mu to podesłał. Będą to praktyczne i użyteczne, zresztą sam zobaczysz, jakie treści. Buziaki. Ostatnio podjąłem taką dyskusję dotyczącą tego, jak bardzo można budować swoją markę i jak bardzo krytycznie można ją też tworzyć. No bo pomyślmy sobie, czy na przykład taka Coca-Cola, która nie robiłaby już reklam, nie wrzucałaby już jakichkolwiek gazetek, produktów, promocji, tagowań, nawet na Instagramie czasem pojawia się Coca-Cola. Wyobraźmy sobie, że nagle tego nie ma. I myślicie, że taka firma dalej by się rozrastała i budowała jak najbardziej tylko by mogła? No właśnie nie. I to jest ten problem, bo generalnie marka to wizerunek, nie tylko logo. No bo bądźmy szczerzy, czasy, kiedy to konsumenci byli lojalni wobec konkretnej marki i wystarczyło umieścić logo na dowolnym produkcie, żeby zaczął się sprzedawać, odchodzą w przeszłość. Konkurencja na rynku i cały ten tłok w niemal jakby każdym segmencie sprawiły, że konsument ma dzisiaj ogromny wybór, czyli my mamy ogromny wybór. Aby zdobyć też lojalność, trzeba po prostu czegoś więcej niż tylko samej grafiki. No bo bądźmy szczerzy, każdy może wygenerować sobie teraz znaczek, powiedzieć, ej no, to jest historia stuletnia. No ale koniecznie jest po prostu zbudować wizerunek tej marki. No bo jak można w ogóle zrozumieć, co to jest właściwie marka? Najłatwiej sobie ją spersonifikować. Wyobraźmy sobie, że marka to człowiek. Może być to nawet Marek. No ale oceniajmy po wyglądzie. No przecież dawni ludzie tak robili. Marki miały na przykład statusy gwiazd, no bo nie było ich na rynku zbyt wiele, więc ludzie zabiegali o jakiekolwiek kontakty z nimi. Do przyciągnięcia kolejnych, tak z nimi, nazwijmy tego, przyjaciół, wystarczyło taką markę odpowiednio ubrać. Ludzie od razu chcieli pokazywać markę, jakby i markę i pokazywać się w jej towarzystwie. Marka nie odzywała się. Jej kontakt z przyjaciółmi był taki dosyć powierzchowny, ale bądźmy szczerzy, wystarczyło. Byli po prostu w pobliżu, więc były to takie, powiedzmy, gwiazdy. Buty Nike były po prostu butami Nike. Nie niosły ze sobą żadnego komunikatu. No może poza tym, że były drogie i niedostępne w Polsce kiedyś. Dziś jest inaczej. Na rynku zrobił się po prostu ogromny tłok, gdzie te wszystkie gwiazdy muszą bardziej starać się o tych ludzi, o tych naszych przyjaciół, więc marka zaczęła mówić, przekazywać jakieś komunikaty. Mamy dzisiaj marki buntownicze, mamy marki eleganckie. Możemy sobie teraz wybrać cokolwiek, nie wiem, biżuteria, ciuszki, bluzy, cokolwiek. Wpisujemy sobie tutaj do naszej wyobraźni i wiemy, o co chodzi. Od razu potrafimy sobie to zwirtualizować w jakiś sposób. Odtworzyć ten obraz, charakterystykę tej firmy czy tej osoby. No bo pomyślmy sobie o jakimś naszym znajomym, który jeździ Harley'em, a teraz pomyślmy sobie o jakimś kierowcy, na przykład Hondy. No cóż. Poza tym osoba za na przykład kierownicą Jeepa, a oceniamy te osoby tylko po samochodzie. Wyobraźmy sobie, albo w zasadzie już to właściwie zrobiliśmy. Więc czym jest ta marka? Po jej zdefiniowaniu i po tym zbudowaniu tej definicji możemy zaproponować coś takiego, co konkretnie powiedział David Aker. A marka to produkt lub usługa, organizacja, osoba i symbol. Te cztery składniki stanowią swojego rodzaju fundament, który odpowiednio zbudowany pozwoli nam stworzyć silną, rozpoznawalną markę. Czyli produkt, organizacja, osoba i symbol. Cztery składniki. Najczęściej mamy do czynienia jednak z jednym fundamentem, do którego dobudowane są kolejne. Jednak jakby znajomość tej samej konstrukcji pozwala nam zbudować już sam szkic i jakby umocnienie pozycji na rynku. No bo poszukajmy teraz na przykład jakiegoś przykładu i pokażę Wam, jak bardzo można to przeanalizować. Przykładów można z rynku zebrać naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale w tym scenariuszu pewna firma wprowadza na rynek produkt, który staje się na tyle boski, że jego gwiazda zaczyna świecić mocniej od samej firmy. No i najłatwiejszym produktem w tym momencie może być sam McDonald's. Pomyślmy sobie, że hamburgery albo Big Maci, które gdzieś tam pierwszy raz wchodziły, bardzo mocno robiły ten efekt halo. Czyli właśnie świeciły i przyciągały konsumentów na tyle, że inne produkty, na przykład właśnie ci sąsiedzi, czyli że na przykład był bardzo mocno reklamowany hamburger McDonalda, był taki prosty, ale też przy okazji zaczęły się sprzedawać wtedy same Big Maci. Ale nie wszyscy kupujemy oczywiście tych sąsiadów podczas naszych takich najzwyczajniejszych zakupów. No bo generalnie, kiedy firma mająca sporo produktów, które cieszą się zaufaniem klientów, wypuszcza na rynek nowe, o podobnej jakości, tworzy wtedy swoją markę. Taką strategię marki obserwujemy bardzo często na przykład u producentów samochodów. Klasycznym tekstem, który prawdopodobnie większość mężczyzn potwierdzi, jest to, że po prostu Toyoty są niezawodne i mało się psują. I nie jest to zasługa konkretnego modelu, ale raczej konsekwentnie prowadzonej polityki produktowej i informacyjnej. Bo sama linia dobrych produktów nie wystarczy. Marka musi się komunikować z konsumentami. Inne przykłady takich firm, na przykład to IBM czy sam Philips. Dzięki swojej silnej pozycji mogą się cieszyć zaufaniem klientów. I to dosyć sporym zaufaniem, bo jakikolwiek nowy produkt jest na tyle dobry, że konsumenci ufają im po prostu ze względów na te poprzednie usługi. Nawet jeżeli robimy prosty remont w domu, mamy zaufanego pana Zdzisia i on przy poprzednich 2 remontach zrobił to dobrze, tanio, szybko, po prostu spełni te wszystkie rzeczy, które powinniśmy mieć gdzieś za priorytety, to możemy go do następnej pracy znowu umówić tylko dlatego, że poprzednie zasługi były bardzo dobre. Mimo tego, że nie zawsze powinniśmy patrzeć na taki pryzmat, to jest po prostu takie ciągnięcie, ten efekt kuli śnieżnej, że jeżeli wpadliśmy w coś raz i to nas nie zawiodło i to działało, przyzwyczailiśmy się na przykład jeszcze do samego menu i tak dalej, to dalej będziemy zadowoleni z tego faktu i z niego korzystać. Ale w tym momencie firma musi też starać się i zabiegać o utrzymanie tej pozycji. No bo jeżeli pan Zdzisiu przyjdzie tym razem pijany, a nasz laptop będzie nie działał po tygodniu, no to będzie ciężko. A bądźmy szczerzy, obecnie konsumenci są o wiele mniej lojalni i bardziej pamiętliwi niż kiedyś. No bo bądźmy szczerzy, jeżeli jakaś firma nas zawodzi, to pamiętamy o tym, ale też mamy na rynku tyle wyborów, no że aż szkoda nie spróbować czegoś innego, nieprawda? No, na przykład Volkswagen ze swoimi, jak to się nazywało, dramami, czy też nawet zawodny Fiat. Boleśnie przekonali się oboje o tym. Co prawda Volkswagen, powiedzmy, że wyszedł na tym na plus, Fiat nie aż tak bardzo. Chociaż ja aż tak bardzo po raz trzeci nie będę wypowiadać się na temat samochodów, ponieważ ten temat jest po prostu dla mnie, no nie wiem, nie lubię samochodów. Generalnie markę można też promować jako osobę. No bo promowanie jednej osoby jako marki, kojarzonych na przykład właśnie z dużą firmą albo daną firmą, jest, powiedzmy sobie szczerze, niebezpieczne. No bo firma ma z założenia trwać dłużej niż jeden człowiek. Nawet jeżeli to będzie sam założyciel i naprawdę będzie wyjątkową osobą, ale kiedy ta marka, czy też ta osoba, która prowadzi tę markę, umrze, czy też zostanie zwolniona, firmę wtedy czeka trudny okres przekonywania konsumentów, że hejka, nic się nie zmieniło, no przecież możecie dalej nam ufać, chodźcie, kupcie coś ode mnie, nie? No przecież to, że pana dzisiaj już tutaj nie ma, no to co, ty sobie myślisz, że to tylko zdzichu za tym wszystkim stoi? No ale bądźmy szczerzy. Nieraz słyszeliśmy, że na przykład bajki Walta bez Disneya, czy na opak, czy bajki Disneya bez Walta, to już nie to samo. No i właśnie wtedy jest to niebezpieczeństwo tkwiące w promowaniu tylko jednej osoby, bo klienci mogą odwrócić się od firmy tylko dla właśnie tej jednej osoby, no bo indywidualności jest tutaj kompletnie brak. Czym mogą się odwrócić jakby firmy, kiedy tej indywidualności zabraknie? Czy czym byłyby dane firmy właśnie bez tych osób? Dlaczego firmy w ogóle decydują się na promowanie takiej osobowości, skoro wiemy o tym, że to tak może negatywnie zadziałać? No bądźmy szczerzy, niektóre firmy robią to specjalnie, a niektóre firmy właśnie rządzą ku temu, żeby to był to zabieg nieświadomy. No bo założyciel firmy urasta do jakiegoś boga, do statusu takiej marki, no ale trzeba radzić sobie z tym odejściem. Bywa jednak, że marka może zyskać osobowość dzięki nadaniu jej twarzy w powiązaniu z konkretną osobą, stylem życia na przykład. Apple zrobił tak samo przez na przykład pryzmat Steve'a Jobsa. Do tego jakby nie można się bardzo przyczepić, ale bez niego to już też nie będzie ten sam Apple, tak? No bo jeżeli firma zmienia też dosyć często twarz, tak jak na przykład robią to firmy kosmetyczne, problem przekonywania klientów do nowego wizerunku staje się dużo mniejszy. W najgorszej sytuacji konsumenci przyzwyczajeni do poprzedniej twarzy zostaną zastąpieni przez młodszych. Firma jednak ma zapewnioną ciągłość trwania. Ciągle gdzieś ta twarz się pojawia, dana cecha lub aspekt, którą przewodzi co? Przewodzi właśnie marka. No ale teraz przejdę do tego najtrudniejszego i najbardziej, jakby to nazwać, trudniejszego do opanowania, czy trudniejszego do stworzenia, bo chcę przedstawić markę jako symbol. No bo bądźmy szczerzy, to może być chwiejny temat. Chodzi tutaj o preferencje kupujących. No bo w przypadku sukcesu, okej, to zadziała. No ale symbolem nie staje się coś od tak i to nie jest tak, że z dnia na dzień jeden znaczek będzie znało większość ludzi na świecie. Bo to jest najbardziej problematyczny, ale też najczęstszy etap, ten ostatni, kreowanie tej marki. No bo kiedy mamy ugruntowaną pozycję jako produkt na przykład, czy firma, czy też osoba dla danej grupy, czy też może być to pokolenie, na przykład McDonald's teraz zmieniając kolory wtacza poprzednie pokolenie ludzi jako właśnie swoje przekonanie, typu wyobraźmy sobie McDonalda w 2005 roku, kiedy był bardzo kolorowy, a teraz, kiedy ci ludzie w 2005 roku przychodzili do McDonalda, mają już dzieci. I już nie jest taki kolorowy, już jest bardziej stonowany, bo już jest prorodzinny, już nie jest stricte tylko dla dzieci, tylko już ma cała rodzina przyjść i pokazać to. Ale kontynuując problem tego symbolu, no bo może być symbol czasów, może być symbol stylu, może być symbol zachowania, może być jakiś tam symbol całej filozofii. No, nie wiem, na przykład w IT jest to Microsoft, teraz Google, czy nawet TikTok. Wszyscy aspirują jakby do tego stadia rozwoju, gdzie właśnie marka może być na tyle rozpoznawalna, ale też jak wiele marek go osiąga. No nie ma ich tak dużo na rynku, żebyśmy teraz zaczęli wymieniać sobie setkami, tak? Naprawdę nie ma jakiejś recepty na dojście na sam szczyt, bo trzeba być najlepszym tak długo, jak tylko to możliwe i trzeba czekać na powolną zmianę masowej świadomości. No, także tyle jest możliwe i tylko tyle. Ale jak widać jakby z tych wszystkich przykładów, marka to dużo więcej niż tylko taka grafika na koszulce czy na produkcie, bo do stworzenia jest potrzebna nam wizja, coś takiego wyjątkowego, coś, żeby zaistnieć w ogóle w świadomości konsumentów, no ale też w końcu jest potrzebna nam wiedza. wiedzę o tym, jak porozmawiać się z klientami, jak mówić o naszych zaletach, abyśmy w ogóle chcieli być wysłuchani, a oni nas